Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jak widać Destiny. No jak też widać, poziom 8 już, a nie tam drugi. No dokonaliśmy delikatnego przeskoku w przyszłość. Po prostu wszystkie misje z bety się powtórzyły i cutscenki też, więc po co rozgrywać to jeszcze raz? Skoro mogłem to uczynić poza anteną i teraz od razu wskoczymy do tej misji, też może nie tak od razu, najpierw będzie trzeba ją wybrać, ale do tej misji, której nie udało mi się skończyć ostatnio. No ale też zaszły pewne zmiany, ale dobrze, to za chwileczkę, za momencik. Pamiętacie, to było bodajże tutaj. The Devil's Lair. Dokładnie. Od poziomu 8, ja już mam 8, tak się składa, więc jedziemy z tym koksem. Czyli tak. Ale podejrzewam też, że niestety będę musiał wystartować sam, ale kto wie. A nie, tutaj trzeba zresztą trzech gości. No to dobra, to poczekamy chwilę. Choć jak wcześniej próbowałem grać, to troszeczkę, jak dokonywał się przeskok od levelu 2 do 8, to kurczę, głównie biegałem sam. Jakby, nie wiem, niektórym ludziom nie działały serwery, bo po prostu jeszcze gra do nich nie dotarła, nie wiem. No nawet mi się nie poszczęściło tak dosłownie na samiuszkim początku, gdzie było dwóch gości, więc kurczę, możemy poczekać. Nie! Super. Lindred, jeszcze ktoś. W ogóle zmienił mi się emblemat, bo dostałem od Bungie wiadomość, że dziękują mi bardzo za testowanie bety. No i nagrodą jeszcze dodatkowo był ten emblemacik właśnie. Szkoda, że nie przyszedł progres, to bym nie musiał dokonywać tego skoku w przyszłość. Ale było przyjemnie. Dobrze się grało. No ale to już widzieliśmy. Kurczę, niestety przewinąć tego nie idzie. Ale za to zauważyłem, że w trakcie tych niby cutscenek, loadingów, jak po prostu stateczki sobie lecą, to można spokojnie wejść w menu, nasz ekwipunek, zobaczyć levele, broni, no ogólnie troszeczkę tego jest. 108 defensu, intelektu 0. Kurde, słabo troszkę. Fajnie byłoby intelektu było troszeczkę więcej. Troszeczkę. Ha. No ale cóż, nie można wszystkiego, jest dużo w sile. Hardcore'owy koksu. Nie, moment, co ja mam za broń? Czy nie jest przypadkiem ten karabinek strzelający długą, długą serią? Cholera, nie, zmienimy na moją. Własną broń. Gdzie to jest? Gdzie? Ej, gdzie? No, troszeczkę słabsza jak widać, no ale ten ogień pojedynczy, o to mi chodzi. Najbardziej. Nie, dobra, wspomóżmy może kompanów troszeczkę, walcząc z rycerzem. No tak, przypominam, tutaj już byliśmy, ale też zmienił się troszeczkę mój granat, proszę bardzo. Taki powiedzmy odłamkowy. Małe odłamki wyzwalają się z głównego granatu i ranią przeciwników, ale też delikatnie lepszy glide. Mam większą kontrolę nad lotem. I też troszeczkę wyżej, ale to już po prostu w grze podstawowej, a nie po prostu dlatego, że jakoś specjalnie ulepszyłem. Po prostu beta mniej latała. Po prostu w becie można było glidować, o kurczę, niezbyt wysoko. Ale co tu się stało, proszę pana? Drek pana rozwalił? Nie. Nie, to nie był drek, to była ta kulka. Ale spokojnie, mam też drugą broń. Pan shotgun. Chodź tu, serwitorze. O kurde, o shit! Mało. Spodziewałem się szczerze więcej trochę, więc wycofajmy się na bezpieczną odległość i teraz tak. O kurde. Nie, dobra, jak widzicie, dalej potrafi mi zrobić kuku. Więc ostrożnie. Kurczę, Lindred umarł znowu, co jest zgrane, ludzie, ej. Tak nie gińcie, tam wszyscy poginęli. Dobra, to ja tego rozwalę, już nie da was uratować. Oj kurde, to może się nie udać. Aczkolwiek kto wie, jak wyciągnę moje rakiety. No heavy ammo! Shit! Kurde, zapomniałem. Ale nie, dobra, oni zaraz się pojawią i tak. Więc nie ma co specjalnie ich ratować, starczy ich wspomóc. Ostrzałem z dachu. Kurde, pięknie to wyszło. Fajny teamwork, panowie. Choć tak naprawdę zrobiliśmy to w pełnej ciszy. Bo nie chcę podłączać headsetu. Nie, no to już nie znam angielskiego, tylko po prostu kurczę później Velgato, coś jest nie tak z dźwiękiem i nagrania są głuche przez głupotę, teraz zginę. Nie wierzę. No. Ej, wo, gdzie ja się wmontowałem? Ej, tu można przejść? Tu można też dalej. Coś fajnego? Nie, chyba nie. Po prostu dogodna pozycja strzelecka. To jest fajna sprawa, można przeładowywać w trakcie glajdowania. Nawet nie trzeba było go specjalnie ulepszać, po prostu można było, ale już samo celowanie sprawia, że spadamy na glebę. W ogóle zaraz, jak będzie troszeczkę luzu, to wam pokażę, jak uleczona jest moja postać. O! Żebyście wiedzieli, co jest grane, jakich umiejętności ja używam i tak dalej. No jest bardzo podobnie do tego, co było w becie. Naprawdę bardzo podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej, chociażby ten granat. Znowu kolej zginął. Kurde, panowie, później może być ciężko z tym czołgiem, serio. No ja to z rycerzykami sobie daję w miarę radę, powiedzmy.
No jeszcze shotting go poprawmy. Kurczę, pokażę wam, że jest mocny. Dobra, akolita. Oszyt. Oszyt. Dobra, glide w powietrze. Zawsze fajna opcja. Zwłaszcza jak oni są pod mostkiem. Kurczę, moi kompani chyba zostali z tyłu. No patrzcie, co robi, kurczę, granie w betę z człowiekiem. Po prostu już wie, co jest grane, co będzie za narożnikiem. Oszyt. No i teraz on w berserka wszedł. Czyli leci po prostu pełną szarżą na mnie, jeżeli mnie dopadnie, to będzie grubo po mnie. Szyt. No. Ej, kurczę, jeszcze żyje. O, to może atak wręcz? Oj, głupota, ale zadziałała, nie wierzę. Chyba, że zginę. Wtedy nie. Wtedy rzeczywiście nie zadziała. O, szyt. Właśnie sterowanie w powietrzu w trakcie glajdowania też się przydaje, kiedy oni tak strzelają, bo oni strzelają tam dokładnie, gdzie my lecimy. I wtedy, jeżeli zmienimy tylko delikatnie chociażby kierunek lotu, to nie są w stanie nas trafić. Dobra, bam, giry. Nowy mój granat, super załadowany, ale kurczę, widzicie, nawet nie mogłem go wykorzystać, żeby wam pokazać. Choć nie, no w sumie to jest to samo, choć już tam się święci powoli nowy. Ej, dobra, idziecie panowie? Kurde, oni tam o zakolitami jeszcze walczą. Ej, nie, dobra, lecę sam, ale w sumie mogę chwileczkę na nich poczekać, bo pokażę wam po prostu levele u mnie, jak to wygląda. Co, gdzie i jak. Więc Vortex Grenade, Glide, Glide ulepszony. Czyli upgrades glide for better directional control while in the air. No i też nowy granat, scatter grenade. A grenade that splits into many submunitions and covers a large area with explosions. I trzeba było zamienić za ten, za vortex niestety. No tutaj nowa bomba oczywiście, energy drain i arcane wisdom, czyli training focused on better recovery and speed. Po prostu krótszy cooldown niektórych umiejętności. Dobra, kurde, oni tam giną cały czas. Naprawdę idę sam. Sorry ludzie, ale naprawdę nie będziecie mnie wstrzymywać. Mam nadzieję, że może was przeteleportuje do mnie. To jest dosłownie kolejny odcinek, który będzie bardzo krótki. Znaczy nie, no w sumie ten poprzedni nie wyszedł aż taki krótki, 20 parę minut tam było. No ale kurczę, tutaj troszeczkę mam mniej czasu po prostu. Dobra, respawning restricted. No jestem ciekaw, czy sam dam radę. Jeżeli sam ukulam tą misję, to naprawdę będziecie mogli mi poklaskać. Oj, sorry, no już pięknie. Fail na sam początek, to się może niestety źle zamiast skończyć. Jak widać było zresztą respawny restricted, ale dobra, w sumie można tak zrobić. Dobrze wystartować. No ale drezy się napieprzali z tamtymi. Stralami i akolitami. Nie wiem, to są dwie frakcje, które siebie najwidoczniej nie lubią. Ale też w ogóle przez to, że grałem na słuchawkach i się bardziej wsłuchiwałem w fabułę, to jednak kurczę jest bardziej epicko niż myślałem na początku grając w betę. No ale w sumie jakichś dużych różnic w misjach nie zauważyłem. Co prawda, kurczę, jakoś lepiej mi się grało po prostu, ale to może autentycznie tylko zasługa tego, że grałem w słuchawkach. Dobra, macie mi granat. Akolić inni. Kurczę, rycerz. Nie lubię rycerzy. Jest! Dotarł kompan! Ale super, dzięki wreszcie. O, nie będę musiał lutować na niego sam. Aha, jak widzicie, autofire w jego wykonaniu. No i kolbuje gościa, no. Dobra, czyli to jest tytan, tak? Nie warrior żaden. Nie ma miecza i tarczy, ani nawet oburęcznego miecza. No po prostu ma ciężki sprzęt i napieprza łokciem ludzi i kosmitów. Zależy w co gra. Jeżeli w Crucible, to ludzi, innych Guardianów. Dobra, co tutaj mamy? Aha, pamiętam to, tu trzeba przetrzymać przez jakiś określony czas. Kurde, jeszcze nie tutaj, jeszcze kawałek dalej. No właśnie, ale to nas trzeba walka już na samym wstępie. Więc tak, akolite. Oj, czarodziej, czarodziej. O kurde, niedobrze. Nie lubimy czarnoksiężników. Na oceniach tak leci na szafu dodać niedźwie żonginie. Trzeba kogoś akolitów, później troszeczkę do wizarda postrzelać, najlepiej go niszcząc. Oszy! Faks, no dużo snajperów, bardzo dużo snajperów, może mi się uda tutaj na bok uciec jakoś. Aaaa! Piękny powietrzny unik jeszcze tyłem do przeciwników. Czy można pokazać większą pogardę? Nie. Nie no, raczej można. Okej, okay, zaraszujmy ich. Mam troszeczkę mało naboi. Ojoj, ojoj, shoty, shoty. Oj, granat. Fak, czy w niego nie wlazł, teraz by mnie zabije. No. Nie, jak widzicie, takie szarżowanie czasami ciężko wychodzi. O kurde, nie, już myślałem, że to jest 11, nie 14. Myślałem, że ta broń ma naprawdę mniejszą pojemność magazynka niż sądziłem na samym początku. Ej, dobra, no zniszczy tego gościa, który lutuje do nas ze snajpy. No ludzie, kurde, waves? No to ja mogę zrobić dance. Tym, tyrym, tym, tyrym. No i co to pomogło? Nic. Koleś nie macha, jak to jest, są kosmici do zatłuczenia. No aha, jeszcze gościa trzeba zrewajwować, no faktycznie. Trzeba by było, jeżeli sam nie zginę. No ale akolito. Come on, Mr. Acolyte. Tu jesteś.
Dobra, no chodźcie, zjem. I superładowany, no to teraz macie przerąbane, bam! Jeszcze masz tutaj granat. Między nogami mu przyleciał, czy wy to widzieliście? Ale beton, ale dobra. Udało się, co prawda nie ja dokonałem rezurekcji kolesia, ale i tak nie było źle. A co tam podnieśliśmy? Scalpel Wing 4, to mogą być dobre rękawice. No ale moje są uncommon. Kurczę, plus 6 do dyscypliny dają. No to więcej w obronę. Kurde. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Jeszcze chwilkę. Później podejmiemy tę decyzję. Włączyliście to wreszcie? Świetnie. No to możemy się ponapieprzać troszeczkę z kosmitami. No dokładnie. You need time. A ja potrzebuję niestety przerwy w tym nagraniu. Taki beton. Ale nie, dobra, to może zaraz jak kapitana rozwalę. Zdziałem, no w środku bitwy nie wypada, piecho. Kurczę, kit. Sorry, ryzykujemy jakość nagrania po prostu, bo może coś się zgliczować przypadkiem. O kurde, zaraz to się ja zgliczuję, bo mi jakiś snajper pociśnie. Kurde, skąd się dregi tutaj wzięły? Shit. Aha, wszystkich na to zwalili. Pięknie. No widzieliście mnie, kurczę, najwięcej wszystkiego. Zabójstw, precision, killi, wszystkiego. No dobra, to czas hakować, panowie, jeszcze raz. Więc pozwólcie, nie, no dobra, czy ktoś zdeployował Ghosta? No to pięknie. Teraz tylko pozostaje czekać. I czekać, i czekać. Kurczę, Shotty to jest niebezpieczna opcja. Może zmieńmy go na jakąś snajpę. Dużo mniej, albo... No, nie. Cholera, dobra, snajpa. Zobaczymy. Pośmiejemy się z tego, piechol nie umie celować. Chodź tu. Bam. 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 No kurde, mało troszeczkę naboi. Troszeczkę delikatny przypał. Dobra, chodź tu. Sięgnęło go. Kurde, nie. Ale może się go uda zaraz wykończyć. Trzeba pamiętać o tych dregach, którzy się pojawiają nie wiadomo skąd tutaj z prawej strony. Nagle, aha, mam cię. Świnio. Chciał mnie zajść. Dobra, on już martwi pewnie. No dokładnie. No ja tu zaraz też będę martwy. Nie ma opcji, że to przeżyję. No, raczej nie. Raczej nie ma opcji. No właśnie, bo tam jest ten snajper pieprzony. No nie wierzę, tutaj będą problemy. No dobra. Cóż. Jednak będzie ta przerwa w nagraniu. Krótka, bo krótka, ale będzie. Dobra, udało się zabić kapitana. Sorry. Ej, właśnie, może jeszcze chyba się zrewajwować gościa. Chodź tu. O shit, nie jesteś sam, tu jest kapitan. Ale na dwa force pushe. Pada. Na szczęście był troszeczkę już rozwalony. Ile jeszcze? O kurde, widzicie to? Ja tu jest napój, kurde. No to teraz wam zaprezentuję moje rakiety. Lepsze od tych poprzednich, moim zdaniem, bo są dwie. Patrzcie na to. Bam. I poprawka. No i po mnie. Teraz będzie. Jak mi przykro. Dobra, cicho, lecimy gdzieś tutaj. Ło, tam strzały snajperów już koło moich stóp, widzieliście to? Ło, to jest ale jaskinia. Zaraz tam pójdziemy, ale nie mogę tak kompanów zostawić. Zwłaszcza kiedy wandale klepią. Kurde. Dobra, spoko. Aj, tam jeden niewidoczny. Tych pamiętam, ale parę headów. O, shit. Super, jest naładowany. Dobra, mi się najpierw naładuje moja tarcza lepiej. Chociaż trochę. No dalej. Dobra, okej. Okay. Nie no, z kapitanem nie pomogę w ten sposób, ale mogę rozwalić wandala. No kurde, jak mysz pod miotłą się chowam trochę. Muszę powiedzieć. O kurde, paru niewidzialnych. Dobra, to jest chyba dobry moment. No, pięknie. O shit. Dobra. Cicho, cicho, żeby ten mnie nie dziabnął zaraz. Gdzie są moje heady? Pięknie. Tu widziałem naboje do zielonego. Kurde, nie do zielonego, do białego. Nieważne, trudno. Kid, ja tutaj przeżyję, kiedy oni będą się respawnować, dokładnie, już są wszyscy. No albo poszedł jakiś revive. Dobra, chodź tu. Szybko, szybko, gdzie jest kapitan? Jest? Nie, to nie kapitan. Ale złoić go można i tak. Trzy force pushe. Biać! Ej, nie, sorry, tu jest kolo. Revivik, proszę bardzo. Ej, no serio, to leży tyle fioletowej amunicji do broni specjalnej, że tylko z tym chyba będę biegał, no kurde. Idą? Pewnie, że idą. Więc boom raz. O kurde, bum, dwa nie trafiłem. O, żyż, krzyk! No. Przodowałeś to? No to pięknie. Można coś zdziałać tymi rakietami. O kurde, nie zdziałałem zupełnie nic. Nie wierzę. Czarodziej. Dobra, no revive, dobrze, pięknie.
Świetnie, może się przysłużę, tylko muszę się kurde schować albo coś zacząć robić, strzelać! Kurde. Aaaa, nie wierzę! Ale mnie złoili i teraz on mnie nie uratuje. A jednak uratuje, nie wierzę. Pięknie koleś, naprawdę turbo świetnie. Chodź tu, Wizard. Oj, o to chodziło. Od samego początku piechol, rakieta. Granat w ciemno tam poszedł trochę, no ale może kogoś pozamiatał. Ej, dobra, tam jest niewidoczny. Panie, było go zabić? No. Hedzik, jak zwykle w cenie. Kolejny Wizard, nie wierzę. Kurde, tral. Dobra, przeładuj. Dwie rakiety będzie po nim, tylko musi dać mi przeładować. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A tutaj, dobra. Jedna. Kurde, szybki jest. Dwóch, nie wierzę. Fuck! Ej, no schowaj się. Dobra. Uznajmy, że przeładowane. Ale jeszcze zdrowie musi być też zregenerowane. Kurde, kawa. Nie, dobra, może nie to. Może faktycznie rakiety. To jest dobry moment na ich użycie, no. Gdzie tam, kurde, latasz? Revive. Dobra, udało się. O, dobra. Kit, no nie wiem, na kim się skupić. To jest celu do zabicia. Dobra, zmień mi na snajpę. Na snajpę powiedziałem. Dobra, kit, no postrzelamy tym. No to chyba trzeba ich utłuc. Ach, masz tu granat. No co, co on w niego wszedł? Nie, nie, koleś. Kurde. Ja ci o to nie wystarczy. No fuck. Piękny granat, piękny. Ja tutaj podobijam tylko. No. Jakby coś brakowało, to można superem wykończyć. Ej, widzę cię. Ty świnko, świnko. Tam się ukrywasz. Padł? Padł, dobra. Ktoś jeszcze gdzieś coś, jakoś coś. Dobra, tu kolejny kapitan. Dobra, rozwalmy ich od razu. W grupce stoją akurat. Oj, ej, ej, co oni tacy mocni? Dobra, ale z bliska i tak można force pushem, przecież nie trzeba silić się konkretnie na strzały. No oj. No jest za wami, czy wy go nie widzicie? Kurde. Dobra, gdzie? Wszędzie. Teraz ja z kolei nie widzę. No chodź tu. Dobra. Rewajwuj go. O, troszeczkę cię osłonię. W miarę możliwości jeszcze granacik puszczę. No, ten coś zrobił. Na szczęście, dobra, rewajwuj go. No ja osłaniam jak mogę, ziom. Serio. Rewajwowałeś go? Chyba nie. Oj, chyba nie. Jak niedobrze, dobra, chodź przyjdę, cały ogień na mnie, poproszę. Jak bohatersko. Fuck! Zaraz zginę. Nie no, bo inaczej, albo wytrzymam ogień przeciwników. O kurde. O shit. Albo wytrzymam ogień przeciwników, albo tamten go zrewajwuje. Dobra, kit, trzeba podlecieć. Chodź tu. Chodź tu. Dajcie do snajpy. I w ten sposób. Bam. 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 Kurde, mało naboi w magazynku. Jedyne trzy. No, kapitan Poplera. Ale lepsze by były heady. Zdecydowanie, piechol, zdecydowanie heady by były lepsze tutaj. Gin! Masz tu granat. Fuck, no się przesunął. Po prostu się przesunął, nie wierzę. A tak samo ja mogę latać. I mnie nie trafisz. No dobra, troszeczkę mnie trafiłeś. A gdzie się tam chowasz, czekasz na regenerację? Nie ma opcji. Ale dobra, wiesz co, snajpa? To nie jest złe rozwiązanie. Oni cały ogień na siebie, a tutaj z tyłu bam, bam, bam. Ej, nie. No tego trzeba superka już. No. No i lutujcie, póki tarczy nie ma. No tam naboje do rakiet są. Fuck, a w ogóle ja mam rakiety przecież. Dobra, rozwalmy go. To przeładowanie. Gdzie on jest? Rewajwuj go jak możesz. Gdzie jest ten gościu? Jest tu! Shit! Aaaa! Nie! Ratuj mnie! Uratuj mnie najpierw! Dzięki! O, shit! Bam! Czemu ja ich, kurde, pudłuję? One są wolne, te rakiety. No dobra, ta już nie chybiła i piąchą go rozwalił! Nie, nie rozwalił! Nie wierzę! Aaaa! Ale dobra, padł w końcu. Mnie zrewajwujcie szybko. Shit, no mam nadzieję, że mnie lód nie ominął z tego gościa. To by było niesprawiedliwe. Tam praktycznie dokonałem ataku samobójczego. Dobra, lecimy dalej. Panowie. Come on! Nie było aż tak źle. Nie w tamtą stronę. Można iść tędy. Chyba jest szybciej nawet. A poza tym też jakieś skrzyneczki mogą się czaić przypadkiem, czy coś. Warto to sprawdzić. Jak w ogóle wiesz, gdzie lecisz, bo tak lecę za tą troszeczkę debilnie. O, shit. Dobra. Chyba polecieliśmy dobrze. Paru przeciwników się czai. No chodź, zjem cię, zjem cię.
Ej, nie, kurczę, kapitanów to troszeczkę sporo. O, fuck, nie pamiętam, że w wersji beta tylu i tyle było, kurde. No piąchuj go. Tego też. Dwa razy. A jak, na śmierć. Dobra, mam rakiety jak coś, ale mogę na razie go wykończyć w ten sposób, ten niech go zrewajwuje. Okej, okay, ale przeładujmy wszystko co możemy, zwłaszcza rakiety. Dobra, przeładowane. Cieszy mnie to bardzo, chodźmy. Chodźmy dalej. Ej, dobra, jakoś to idzie. Ciężko, ale jakoś idzie, tylko teraz czołg, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, poratujmy się pojazdem. Świadczą nie pamiętają, że jest coś takiego jak pojazd. Dobra, zaskoczmy już. Tyle mi starczy. Tyle bliżej, paru dregów rozwalić. Tamtych też. Rozstrzelać delikatnie. O kurde. Dobra, snajper. Gdzieś tam się czai snajper, tak? Nie, tam nie. Tu jest jakiś Vanguard. Padł? Nie. Kurde. Oszyt! No i guide się przydaje bardzo teraz. Ale chyba jeszcze bardziej przyda się snajper. Tutaj jakiś kurde Vanguard się czai, chodź. No nie trafiłem, nie wierzę. Bam! No co? Ej, teraz już bagówka, bez przesady. Patrzcie. No kurde! Nie, ale teraz jak tam stoi, to na pewno już go trafię. Na! I tak to powinno się odbyć już za pierwszym strzałem, piecho. No chodź tu, chodź, chodź. No chodź, no chcę pomóc ziomkom. Oszyt, dobra, kolejny. Snajper gdzieś tam się czai. Czy potrzebuje revive'a znowu? Oby nie. Nie chce mi się biegać, bo tu mam całkiem dobrą pozycję. Strzelecką. Kurde, no w bebek dostał, ale co z tego? Oszyt! O kurde, dobra. Aha, podwójny revive, powiadacie. Mhm. Jeden już tam. Nie, tutaj na górze chyba. Hit. O shit, tutaj też są. Tego nie byłem świadom. Wybaczcie, pewnie ja też zginę teraz. Albo nie. Revive jakoś się udał, ale nie mogę uciec. Ale beto. Nie, dobra, cicho. Piękny hedzik. Kolejny revive, nie wierzę. Ale patrzcie, na jakim przypale pełnym. A friend in need. Aaaa, trofeum. Jeszcze jedno, chodź, jeszcze jeden revive. O kurde. Nie, dobrze, revive'y tak szybko wchodzą, ale ja mam supera, mogę iść tam coś wyczyścić, panowie. Fajnie by było, bym to zrobił w sumie, a jeszcze lepiej było, jakbym, kurczę, rozwalił czołg. Ale go nie rozwalę, ja mogę superem dygnąć. Chociaż tyle i zginę. I zginę w bardzo głupim miejscu i mnie nie uratuje i ta misja się może skończyć powodzeniem, więc ląduj. No i właśnie. Tego nie poprawili od bety. Dalej są drzwi otwarte, przez które nie można przejść, ale przynajmniej teraz. Zagradza je ciemność, to jest coś na blisko. Kurde. Nie no dobra, tam nie wejdę. Dobra, kit, dajcie mi snajpę, albo najpierw daj się ciągnąć, ale to pobiegnę. Kurde, no rusz się. Tu, szybko, 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 bo zaraz jakieś rakiety polecą pewnie w moje plecy. A one mają duży zasięg, z tego co pamiętacie. O. Proszę bardzo, ładny head. Taka zakąska delikatna i nóżki, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Ale tam się kapitan czai. Kurde. No dobra, to kapitana najpierw. No dobra, może też tego, po prostu, żeby strzały były celne. Bo zostało ich tylko 7 jeszcze. Ja, no wy tam potrzebujecie pomocy? No to proszę bardzo, no ja. Bam. Bam. No dobra, nie zabiłem go. Ani jednego, ani drugiego. Trudno. A ten już do mnie celuje z takiego dystansu. Patrzcie gościa, w ogóle czemu, kurczę. Te heady nie liczą się jako heady. Słabiutko, dobra, ale wandala chociaż rozwalmy. Żeby tam ci mieli łatwiej. No a teraz co, no rakiety. Dwie, no bo to mogę zrobić i zginąć. Nie! Nie, przecież, nie, oni zginą przecież zanim to do mnie przejdą. Nie, kurde, zmieńmy na niego, zobaczmy jak zginie. No bam, strzał z tą... Nie, no, o, cicho, on ma pomysł, jest revive, dzięki, kto mnie? Pan, o, super, ale musimy się stąd odsunąć, koleś, nie możemy tak stać, bo w dwójkę zginiemy, polegniemy sromotnie. Dobra, parę szanków. Dobra. No, tam dalej jeszcze, kurczę, dregi. Jakby co można też trafić. Jest, level i super, dobra. Trafię? Nie trafiłem. Dobra, szybko level up. To jest kiepski moment, wiem, ale co to jest? No, kurczę, to bym za właśnie przetestował. Kurde. Po prostu, że mój super tworzy jeszcze coś większego. Coś jeszcze bardziej super. Po prostu. Dobra, masz tu granat. Trafiony, zatopiony, kurde. Ej, no skąd ten szank? Myślę, że będą w kółku respawnować? To niedobrze. No ale w sumie to jest fajny zasobnik na amunicję. No mogę postrzelać mu po nóżkach. Za 400 prawie.
O kurde, albo nie, bo tam kapitan. Dobra, ile naboi? 3. No to chodź tu. Bam. Aha, teleporcik, oczywiście. Szczona bestia, ale trafiam. Tylko kurczę, to powinny być heady, same heady. Dobra, kit. Na Drega nie ma co marnować. Chodź tu, Dregu. Dobra. A, dobra, przeładujmy snajpę. Już jest przeładowana, no to poduszka go. Po... Oj, sorry. Ale zmoczyłem na jeden strzał. Dobra, weźmiesz mnie na cel, tak? O, shit! Ahaha, ale teraz już mam, kurczę, sposobność, żeby się bronić przed tym. Tak jak należy. No okej, okay, ale z nabojami do innych broni teraz stoimy bardzo słabo. Zostaje tylko broń podstawowa. No i tak lutujemy na potęgę. Shit! Trafi? Ej, nie trafił. Kurczę, jestem w stanie go poklepać w pojedynkę. Tylko panowie, nie wchodźcie mi w paradę. Rozwalajcie pobocznych, nie wiem, szanków, kapitanów i innych, a ja będę lutował, no. Nie żebym był jakimś wymiataczem, no ale troszeczkę mi się zdarzyło teraz grać. Dobra, ki. Rozwalmy go szybko. On do mnie strzela pewnie... Nie. Dobra, nie, na szczęście nie. No czemu on jeszcze ma tą tarczę? Cholera. Dobra, do mnie. Nie, nie do mnie. Ale teraz się już pajączek skupił typowo na mnie. O, kurde, pięknie. A jak... Ale kapitan tam jeszcze wystaje czasami. No jaki debil miał tarczę. No dobra, ale teraz już będzie po mnie. Raczej, no właśnie, bo się przeciwnicy zdążyli zrespawnować szanków od cholery. Nie, 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 nie zabijecie mnie. Chyba zabijecie jednak. Chodź tu, jeszcze raz. Poprawka. Tak, dobra, uciekaj, co sił. No, pięknie, ale kurczę, już tamten pewnie ma z powrotem całą tarczę. Co jest bardzo martwiącym faktem. Shit! Dobra, ale... Kurczę, jeszcze dregi się nawet pojawiają, nawet takie małe paździerze. No dobra, ale kurczę, prędzej czy później naboje mi się skończą. Ale... granaty są, ale wiecie co? Shit, nie to, nie to, nie to, piechol, szybko, bo zaraz przez takie właśnie głupoty możesz stracić życie, zmieńmy na ten granat, no można zmieniać, to nie jest na stałe. I rzućmy ty. Ba imion, no niech go szlak, nie, no niech go szlak. Moment, może akurat w tamtym momencie był imion tylko. I zmarnowałem granat. Nie, dobra, sorry. Przeciwnicy w natarciu. Trzeba być ostrożnym. Już teraz nie tylko stan czołg. Gdzie są te dregi? No kurde, już kapitan daje przyszedł. No a kompanii gdzie? Przepraszam bardzo. Tylko tak spytam nieskromnie. Czyżby potrzebowali revive'ów? No chodźcie tutaj przecież. Kurde. Ej, nie, jeden był tam. Dalej tam jest. Ej, dobrze. Zwracam honor. Lutuj do niego, ale też ktoś mógłby tutaj mi pomóc. Delikatnie, żebym sobie nie raził. Co to, to nie. Ja tylko po prostu liczę, że tutaj zaraz naboje jakieś dostanę za nich. O kurde, dobra, granat. Zobacz, jakoś skurczę z force pushować. Chodź tu. Dobra. Ale nie mogę jeszcze granatu. Fuck, 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 fuck. Pod maksymalnym ostrzałem. Tak się będzie nazywał ten odcinek. Shit. Jeżeli w ogóle wyjdzie. Eat my grenade. No kurczę, teraz akurat mogę zmienić na inny. Na ten drugi. Odłamkowy. O, szyk. Dobra, tu zginę. Tutaj zginę, sorry. Ale tak właśnie będzie, pewnie. Nie, cicho jest. No tamten mój kapitan. Już nie, że rozstrzelany, ale jednak wciąż żywy. Dobra, chodźcie, rozwalmy po prostu co można. Szanki wszystkie, leci. Ten kapitan, kurczę, w te tarcze ich odnawiające się, no. Niczym Elici z Halo. Ciężko bardzo, no. Może być problem. Może być autentyczny problem. Chyba, że... No właśnie, mam snajpę. A dobrze trafiona snajpa. Zawsze może coś działać. No, kurde, chyba to nie była akurat dobrze trafiona. O shit, o shit. No, 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 fuck! Nie wiem, co się stało. Nie, tu jest! Kurde! Idziesz za mną? Pewnie, że idziesz. No tu masz. Jeszcze super ci w ryj! I jest po tobie. Tak jest. Dobra, jeden kapitan z głowy. Ne, 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 two orbs of light, bitches. Ej, nie, dobra, tam dwóch leży. Nie, dobra, cicho, ten się zespawnował. Koło mnie, jest dobrze. Ale właśnie zginął chyba, nie? Nie? Dobra, pogira go. All the fucking time. Till the clip becomes empty. Póki, kurczę, mamy naboje. Pa, 6000 critical, no zasadziłem snajpą. A jeżeli przez to nie zginął teraz, na jakimś głupim kurcze. Shit, no dalej. Bo coś szczerze, teraz jest dobry moment, żeby lutować do kurcze pajączka. To był idealny moment. Łeb go! Kurde, łeb za 40. O shit!
Dobra, no to pora drugą nogę rozwalić na criticalu znowu. Ale tym razem mniejsze criticale. O shit, dużo mniejsze. Padnij tu. Albo najpierw spieprzaj stąd. Nie możemy, panowie, wszyscy zginąć. Tylko o to chodzi. No ci tutaj też z tego dachu? Oni tutaj też są? O kurde. Dobra, revive. Mam nadzieję, że pajączek we mnie nie trafi, no. Błagam. Jest, dobra. Ale pajączek stoi, czyżby? Takie buty. Dobra, chodź tu. Chodź po mój granat. Znowu w dwójkę nie żyją, kurde. Dobra, ale tym razem będzie łatwiej go zrewajwować chyba. Okej, okay. A drugi? Drugi tam, drugi w dobrym miejscu, można spróbować. Już trochę. No i próbował, jak to się skończyło. No, oby tamten nie zginął zaraz. No ale odsuń się, koleś, jesteś pod maksymalnym obstrzałem. Pająk w ciebie celuje. No nie stój tu. Walnie rakietą i co? I co wtedy? Ale cicho, trafia. Może mnie gościu spróbuje. Kurczę, ożywić, no. Come on. Jest reviving? Dobra, pięknie, ale rakieta mi w ryj prosto leci przecież, no. Super, nie? Pięknie, pięknie, świetny revive, świetny revive. Ale to jest dobre miejsce na strzelanie. Za niestety niezbyt dużo. Oj nie, ale kurczę, gościu też obszarił tą miejscówkę, widzę. Tak nie może być. Dobra, parę szanków. Tak po prostu, koleś, tak po prostu. Just like that. Dobra, ostatni strzał. Łepek czy nóżka? Nóżka! Za stówkę. No dobra, ale to by było na tyle w kwestii, kurczę, fajnych broni. Znaczy snajpy i tak dalej, i tak dalej. Kurde. No i revive. Na środku. Kid! Bohatersko! Głupio! Trafi? Nie trafił. O kurde, no ale kolejny kapitan, no czy was pogięło? Czemu was tak dużo? Chodź tu, zjedz mój granat. Jeszcze lepiej force pusha też. Tak jest! Pięknie, idealnie wręcz. Teraz ja jestem z jednej strony, wy jesteście z drugiej. Możemy bawić się z pająkiem do woli, a poza tym też zobaczcie co mam. Mam snajpę. Once again. Chodź tu. Raz nóżka, dwa nóżka, trzy nóżka. Kurde, no dwa revive'y. Panowie, sorry, ale oj, sorry. Teraz zmuczyłem. Ale nie mogę poświęcić tej pozycji. Tu muszę utrzymać ją po prostu przez jakiś krótki czas. Najlepiej przeładuję sobie jeszcze rakiety. I poczekam na wasze automatyczne revive'y gdzieś na początku mapki. Oby tutaj rakieta teraz nie była. Tak po prostu we mnie. O, shit. Tylko słyszę ten złowrogi dźwięk i od razu spieprzam. Żeby nie zmoczyć. No. Glide się przydaje jak cholera, naprawdę. Okej, ale już skoro tak, to mogę już normalnie, bo tam widzę revive'y poszły. Panowie się zrespawnowali. Dawaj po gira. Najlepiej ta druga nóżka jedna, bo na tamtą już pali. Ja chyba, że gość miał dobry pomysł, ale nie, chyba nie. Dobra, dawaj girę. No trochę to zabrało, jesteśmy już bardzo blisko. O shit. Bo tam ci rewajwują fajnie, a ja to mogę postrzelać sobie delikatniej, też mogę rzucić. I nie jest wcale immune teraz. Jak fajnie, fajnie. No panowie, zmasowany atak, wszyscy w trójkę. Wszyscy za jednego, no kurde. Osłonę mu rozwalić, odnóżek. Oj, te granaty chyba nie do mnie, nie? Chyba nie do mnie. Ale przydałyby się, kurcze, inne naboje jeszcze teraz. Bo też się niedługo mogą wyczerpać. Tak autentycznie wyczerpać. No jeszcze moment. Kurde, jeszcze chwila. Naprawdę czas na nagrywanie mi się już kończy. Ej, ale co on tak stanął w miejscu i się nie rusza? Ej, zakleszczył się? Oj, nie. Nie, pewnie, że nie. Dobra, na szczęście to chyba nie było do mnie. Chyba zesrałem się niepotrzebnie zupełnie. No lepiej bezpieczeństwo niż głupia śmierć. Ale no końcówka. Zaraz granat tam poleci, tak jest. Dobra, wysysaj z niego żarcie. Żarcie. Życie, kurde. Zależy czym się żywi. No, ale zaraz powinna być już, kurde, śmierć. Tego, kurde, monstrum, no. Oszy. Dobra, zanim się któryś z nich nie zrewajwuje, to ja stąd chyba nie wychodzę. Chyba, że na supera tylko. Ale on mnie nie chroni. W żaden sposób, ale kit! Bum!
Dobra, coś tam wzięło. Lufa już na mnie, lufa już na mnie. Dobra, ale bezpiecznie uniknięty. Ten śmiercionośny strzał. Dobra, leży, no lutować go po ryju. Czy gdziekolwiek. Ej, nie, tam się mu się coś otwierało. Dobra, na mnie? Nie, nie na mnie. Jak pięknie. Gdzie znowu wnuszkę? Lubisz wnuszkę. Oj, lufa, lufa. Shit. No takim, kurczę, troszeczkę kiepskim sposobem, ale w sumie czy z drugiej strony on nie jest najlepszym jednocześnie. Jest! Nie! On co, żyje? Nie, jak mnie szang rozwali. Dobra, revive'uj go. Szybko. Bo chyba się udało, nawet nie jestem tego świadom, no. Tak, on jest martwy. Okej, no to teraz wandale. Dregi. Ogólnie śmietanka towarzyska. Ogólnie łatwi państwo do rozwalenia. Oj, gdzie mnie przeniosło? Gdzie mnie przeniosło? No tej, ej, ej. Czyli mnie zaraz naprawdę Dreg nie rozwalił. Chodźmy już, panowie, serio. Kończy się czas na nagrywanie. Mamy iść tu? Dokładnie, więc chodźmy. I niech się skończy ta dzisiejsza przygoda już. Bo to naprawdę emocje buzują, chciałoby się pograć jeszcze, ale autentycznie już nie mogę. Są inne priorytety, wybaczcie. Choć uwierzcie, te są naprawdę bardziej przyjemne od tamtych, które na mnie czekają. Shit. Dobra, to jest leże diabła, szatana. El Diablo. Dobra, i co z tego? Aha, o kurde. Co my tu mamy? Mamy parę dregów. Jakiś kurde portal, co jest grane. A to można? Nie, nie można, jest immune. Cholera, obawiam się, że nie będę musiał zaraz skończyć nagrywanie. I nie wiem, co później wam pokażę w tej misji. No chyba, że dogram ją później jakoś inaczej. Kurde. Oj, co to jest? Ej, dobra, nie chcę to wejść. Może to jest jakaś pułapka zastawiona przez aliena. Cholera tam wie. Nie, ale what to do now? Niech mi coś powie. Defeat the fallen devils. Dobra, tylko tyle? To proszę bardzo. Oj, kurde. Tam jest skrzyneczka, jest moja, ja się na nią schapię, ja się na nią schapię, jak się tam jakoś dostanę. Jest moja, loot! Psi Tempus 3, no kurde, będzie świetnie. Tylko teraz tego nie zmieniam, oj teraz nie ma na to czasu. Teraz po prostu trzeba ich rozwalić, no. Wszyscy? Was that all? Kurde, chyba tak, ale tak w sumie jeszcze nie. Nie do końca, nie do końca biegł. No ale pamiętamy zasadę takich rzeczy, oczko! Jest ich piętą achillesową. O shit. Dobra, mocno strzelają. Dobra, muzyka fleszła na wyższe tony. Spójrz mi w oczy, no spójrz mi tutaj w twarz. Świetnie. No, trafiłem. Ale nie criticala niestety. Critical rakietą byłby pewnie mocarny. Ja jeszcze, kurczę, robociki, no ta misja naprawdę jest bardziej epicka niż się spodziewałem. Myślałem, że pajączek to będzie koniec. A tu się pokazuje teraz prawdziwy pazur Destiny dopiero. Ale naprawdę już zaraz będę musiał kończyć. Niech to szlak. Dobra, zobaczymy. Może w sumie nie fajnie by było, aby oni też zginęli. Kurczę. Ale ja naprawdę będę musiał ich zaraz opuścić, to ale będzie przypał, już mi przykro, że będę musiał chłopaków zostawić, no. No cóż. Trzeba będzie się oddalić zaraz, ale kurczę, co mogę, to postrzelam. No oczywiście. Pomóc jak tylko idzie, a kochani, koniec tej misji. Zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. Nie, no dobra, wspomogłem tylko tyle. Trudno. Dobra, kochani, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej, wielkie przepraszam dla was. Kurde, muszę iść. Usiądę dalej. Nie rewajbuj mnie, nie ma sensu. Kurde, tak się teraz głupio czuję, że muszę kończyć grę. Trudno. Serce płacze, a obowiązki wzywają. Pozdro, cześć, hej.